Szczęść Boże. Jezus przemówił do tłumów i uczniów. Przemówił w taki sposób do ludzi, żeby mogli sami dokonać wyboru. Żeby mogli opowiedzieć się, czy bliżej im do Jezusa, czy do uczonych w Piśmie. W tych słowach nauczyciela jest nakierowanie na prawdę. Że często nauczanie jest ponad głowami słuchaczy. Że jednocześnie mówi się do wszystkich, a zarazem do nikogo. To mogę zostawić wam miejsce do narzekania na jakość kazań, na listy, na traktowanie w kancelarii. Ale czy narzekanie zmieni to, co chcemy, żeby było lepsze? Poważnie się zastanawiam, jaką dziś mam z tego wyciągnąć naukę dla siebie. Każdy kolejny dzień z bułką to stawanie przed lustrem i szukanie tego, co mam poprawić nie tylko w przekazie, ale przede wszystkim w sobie. Naprawdę różne pomysły i dylematy łażą mi po głowie. Na przykład, dlaczego w Wielkim Poście nie odmówiłem sobie jedzenia słodyczy. Zadałem wam nawet pytanie, jak odbieracie te filmiki. I niezależnie od odpowiedzi, które padły, zwróciłem uwagę na te, które nie padły. Wiąże się to z dzisiejszą Ewangelią, która mówi o odwadze. O odważnym dokonywaniu wyborów. Dostawania w prawdzie nie można stać z boku i tylko się przyglądać. Życie to nie jest kibicowanie na stadionie, gdzie wyraża się zachwyt lub rozgoryczenie zawodnikami. Nie można przejść życia nic nie robiąc, stojąc bezczynnie, bez własnego zdania, bez osobistej decyzji. Należy mieć odwagę przeglądać się w Słowie Bożym, szczególnie w Wielkim Poście, a to duże ryzyko. Ale musimy przetrwać początkowe napięcie, bo inaczej znajdziemy sposobu na piękno. Jak powiedział papież Grzegorz Wielki, zwierciadło Biblii odbija wewnętrzne oblicze. Nasze wnętrze to często obraz Sodomy i Gomory. Choć serce jest źródłem życia, to pycha jest źródłem wszelkiego grzechu. Pierwszym z siedmiu wielkich grzechów. Jaki jest stan serca, taka też jest jakość życia. Nawrócone, kochające Boga i wierzące Jego Słowu, serce nie żyje na pokaz. Te dzisiejsze słowo to napomnienie Jezus kieruje do mnie i do ciebie. Bo jesteśmy powołani do zostawiania w swoim życiu takich śladów, żeby po nich inni również mogli trafić do odnalezienia Boga. Ewangelia przestaje być dobrą nowiną, gdy powoduje kolejne obciążenia. Boję się, że moje życie takie nie jest. Wiem, jaki jestem, jaki chciałbym być, a jaki niestety jeszcze nie jestem. Ile razy wygrywa we mnie pójście na skrót? Ile razy stawiam siebie na pierwszym miejscu? Często wydaje mi się, że wszystko jest takie łatwe, jak ta nasza bułka z masłem. Ale wcale tak nie jest. I wtedy przychodzi jakaś frustracja, że się nie układa, że jest pod górkę. Tak działa właśnie Słowo Boże. Ono wdziera się bezszelestnie, ale gdy dotrze do czułego miejsca, to wali z całej siły. Jaka wtedy będzie moja reakcja? Odważnie jej przyjmę, czy kłamiąc samego siebie powiem, że to nic takiego i pójdę dalej? Bóg kieruje do nas słowo, często mocne i to jest nieocenioną łaską. Cierpliwość Boga względem nas pozwala nam uniknąć zasłużonej kary, która należy się nam za brak wdzięczności, za powierzchowność. Izajasz w czytaniu nam dzisiaj daje nadzieję. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Ale ten sam Izajasz zwraca uwagę, że jeszcze nie zrozumieliśmy, co tak naprawdę oznacza miłość Boga. To, że wychodzi nam na spotkanie, że okazuje się zawsze wierny, że wiąże nas ze sobą węzłem miłości. On, który jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Jego słowo jest prawdą i jego prawo jest prawdą. Poświadcza to Jezus przed Piłatem. Ja się na to narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. Samym sobą zachęca nas, by odrzucić kłamstwo na swój temat, o sobie samym. Poprzez kłamstwo nie wiemy, kim prawdziwie jesteśmy. Wielki Post ma też to do siebie, że robi nam totalny chaos w głowie i we wszelkich sferach. Może teraz masz tak jak ja, takie poczucie niepewności, czy wszystko, co robimy, ma sens. Powiem jedno. Nie mam pojęcia, kiedy nadejdzie odpowiedź. My może poznamy ją w późniejszym terminie, może na Wielkanoc, może wcześniej, może za kilka lat. Na tym polega odwaga i zaufanie, że odrzucam kłamstwo, które próbuje mnie odwieść od zmian, a odkrywam to, co jest ważne. Życzę wam wytrwałości, sobie również. Do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem.